części samorządowców, parlamentarzystów, pan premier, którzy dojechali. Natomiast są oni, myślę, reprezentacją tych wielu osób, które wyszły w kampanii Mariusza Twardy, w kampanii senacką. Chciałbym wesprzeć tę kandydaturę jako kandydaturę realną, kandydaturę, która szuka rozsądnej formy, czy proponuje rozsądną formę funkcjonowania, która wnosi lokalność do Senatu, która chce tą lokalność okręgu 55 w Senacie reprezentować. Myśmy, Szanowni Państwo, prowadzili całą kampanię w ciągu 6 tygodni, opierając się na spotkaniach z ludźmi. Tych spotkań było około 200. Można sobie łatwo przeliczyć, jaka ogromna ilość osób, jaka ogromna ilość tematów, jak różne środowiska. Były to spotkania z przedsiębiorcami, były spotkania z rolnikami, z nauczycielami, z lekarzami, były spotkania z osobami niepełnosprawnymi, ze środowiskami naukowymi. Próbowaliśmy dotrzeć i z informacją, ale z drugiej strony z wysłuchaniem tego, co te środowiska mają do powiedzenia i jakiego rodzaju aktywności, działań, postawy oczekują od osoby, która będzie ich reprezentować w Senacie. Myślę, że taki sposób prowadzenia kampanii, opartej o merytorykę, a nie wyciąganie jakichś starych ruchów z szafy, z czym niestety w tej kampanii również mieliśmy do czynienia, szczególnie jeżeli chodzi o dwa ugrupowania prawicowe w ostatnich dniach bardzo mocno ze sobą walczące. Chcieliśmy wyraźnie powiedzieć, że Polski nie stać na to, by przenosić dzisiaj wojnę polsko-polską na grunt lokalny, a zdecydowanie trzeba wybrać drogę, gdzie dobre doświadczenia z pracy samorządowej, z pracy gospodarczej w terenie trzeba przenieść do Warszawy i tam próbować na tej podstawie właściwie kształtować prawo, właściwie kształtować ustrój i system, który pozwala postawić czoła nowym wyzwaniom, jakie niesie rzeczywistość. Szanowni Państwo, chcę dzisiaj z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w tą kampanię wyborczą, którą ze mną, z moim sztabem podzieliły tą wizję Polski, wizję zrównoważoną, wizję mądrą, wizję nastawioną na to, by wykorzystywać to, co nam się udało, by chwalić się sukcesami, by z tych sukcesów wyciągać wnioski i jeszcze bardziej je przemnażać na dobra mieszkańców tych 5 powiatów: Strzyżowskiego, Robczycko-Sędziszowskiego, Dębickiego, Mieleckiego i Kolbuszowskiego, którzy chcą, by ta nowa perspektywa finansowa 2014-2020 znalazła swoje realne oddziaływanie w tym obszarze, z którego kandyduję, w obszarze w okręgu 55. Chcę serdecznie podziękować panu premierowi za to, że od początku do samego końca do dzisiaj jest ze mną w tej kampanii. Wiem, że do 24 będzie, wiem, że będzie ze mną również w niedzielę, kiedy będziemy jakby podsumowywać w sposób taki ostateczny wyniki, sprawdzać, cieszyć się, o czym jestem przekonany, z wyników tych wyborów. Chcę podziękować pani poseł Skowrońskiej, szefowej mojego komitetu. Chcę podziękować bardzo serdecznie panu prezydentowi Ferencowi, który co prawda nie jest z tego okręgu, ale od początku mówił, że jako prawny samorządowiec, jako człowiek, który pełni mandat senatorski, uznaje, że moja kandydatura w tych wyborach jest kandydaturą najlepszą i na tą kandydaturę on swój głos by postawił, poprosił w swoim imieniu, by również osoby, które mogą mnie wesprzeć, przystąpiły do takiego wsparcia, wsparły tą kampanię, wsparły tą osobę. Chcę podziękować koledze Jankowi Buremu, przewodniczącemu PSL-u na Podkarpaciu i jednocześnie szefowi klubu parlamentarnego PSL za całą organizację pracy, za wsparcie, za to, że również od początku całym swoim sztabem, wysiłkiem był ze mną, był z tą kampanią w dążeniu do sukcesu. Chcę podziękować wszystkim koleżankom, kolegom samorządowcom, którzy są tutaj z nami, nie wymieniając ich w tym momencie z imienia i nazwiska, ale to praca ogromna nas wszystkich, praca w terenie, praca z ludźmi, myślę, jest tym motywatorem, jest tym, co pozwala sobie, że wynik wyborczy w tych wyborach uzupełniających będzie dla nas bardzo dobry. Szanowni Państwo, kończąc, by nie przedłużać, bo chciałbym, by każdy z osób obecnych na konferencji kilka słów również powiedział. Chcę Państwa raz jeszcze serdecznie zaprosić na kawę 8 września do lokalnej wyborczej. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, naszym kandydatem koalicyjnym Platformy Obywatelskiej i PSL-u jest Mariusz Kamil. To rzetelność, to pracowitość, to praca dla regionu. Dzisiaj to człowiek, który
pełni funkcję w sejmiku województwa podkarpackiego, reprezentując również ten region. Mariusz jest osobą, która gwarantuje, że pieniądze europejskie, te największe, w najbliższej perspektywie, zostaną dobrze wykorzystane dla Podkarpacia. Potrzeba nam samorządowca, który będzie w Senacie i będzie bił się o sprawy podkarpackie. Nie osób, które będą powołane swoim radom. Wspólnie chcemy pracować dla Podkarpacia. Dzisiaj Podkarpacie najlepiej wykorzystuje pieniądze europejskie. Potrzebujemy tej zmiany i potrzebujemy ludzi, którzy razem pracowali dla rozwoju Podkarpacia. Mariusz reprezentuje taki typ człowieka, który gwarantuje to. Chciałabym Mielczan, chciałabym mieszkańców Robczyc i Szerszewiszowa, mieszkańców Sredelnicy i Strzyżowa poprosić o głos w wyborach do Senatu na Mariusza Kawę. Głosując na Mariusza Kawę, głosować będziemy na rozwój Podkarpacia, na wspólną pracę również dla Polski. Mariusz, te rozmowy nie tylko z przedsiębiorcami, ale i z rolnikami, z kołami gospodyń wiejskich, bo też szczególnie pamiętam, to rozmowy z Polakami. To rozmowy z ludźmi Podkarpacia, którzy mówią, co jest im potrzebne. Rozwój, praca, opieka zdrowotna, a to wszystko ta koalicja robi i robi będzie. I chcemy, żeby wspólnie kandydatem na senatora, a po wyborach senatora Mariuszem Kawą realizować. Wierzcie Państwo, głos na Mariusza Kawę nie jest głosem marnowanym. Wszystkie inne to głosy, które będą zmarnowane, bo one nie mają na celu nie najważniejszą rzeczą dla nich wypoczywać. Nam nie zależy na rozwoju Podkarpacia. Te wszystkie spotkania, które odbyliśmy, dały nam dużo możliwości poznania, co myślą ludzie środowiska i jak powinniśmy pracować. To jest twój kapitał wyborczy. Życzę ci, abyś wygrał 8 września. Szanowni Państwo, ja prezentuję miasto Rzeszów. Co prawda w Rzeszowie nie będą odbywać się wybory na za rok, ale reprezentuję również Podkarpacie. Znam pana Mariusza, pana Kawę od wielu lat. Wiem, że jest to ekonomista, jest to samorządowiec i z całą pewnością najlepiej będzie reprezentować naszą ziemię podkarpacką w Senacie. Dlatego też chciałbym, żebyście Państwo głosowali za Mariuszem, za biznesmenem i samorządowcem, za człowiekiem prawym, za człowiekiem sprawiedliwym, za człowiekiem, który będzie dbał o innych ludzi, o mieszkańców Podkarpacia. Zachęcam do głosowania na pana Kawę. Myślę, że po wyborach spotkamy się w dobrych humorach na kawie i już z senatorem panem Kawą. Szanowni Państwo, uczestniczyłem w wielu kampaniach wyborczych. Ta kampania wyborcza cechowała się tym, że była bardzo krótka, pracowita i wydajna. Nasz kandydat odbył bardzo wiele spotkań z różnymi grupami zawodowymi, społecznymi. Między innymi odwiedzał wiele przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie naszego powiatu, jak również i strefy ekonomicznej. Tam mógł zaznajomić się z tymi problemami, jakie dzisiaj mają przedsiębiorcy. Poznając je, myślę, że będzie mógł bardziej skutecznie, działając w Senacie, te problemy rozwiązywać. Spotykał się z leśnikami, z strażakami, z wszystkimi grupami praktycznie społecznymi, zawodowymi, które funkcjonują na terenie naszego powiatu. Ta kampania pozwoliła również na to, że powiat mielecki, cały okręg wyborczy 55, a ja tutaj się koncentruję na swoim powiecie mieleckim, sprawiła, że do powiatu mieleckiego przybyły osoby decyzyjne, przybyli ministrowie, był dwukrotnie, dzisiaj trzeci raz jest
pan premier Piechociński. Dało wspaniałą okazję, aby również pokazać nasz powiat nerecki, cały okręg 55 z wszystkimi jego problemami, z atutami. To jest niezwykle ważne, że ta okazja była nam dana i skorzystaliśmy z tego. Moi drodzy, ja od samego początku rekomendowałem pana Mariusza Kawę, dlatego że to jest skuteczny, sprawdzony samorządowiec i przez te 2 lata pokazał, jak można w sposób racjonalny i w sposób bardzo pozytywny próbować rozwiązywać problemy naszych gmin i powiatów. I tutaj za jego sprawą wiele dobra na powiat mielecki też tutaj spadło. I za to mu bardzo serdecznie dziękuję. W tej kampanii na pewno nie prowadziliśmy kampanii, która była nakierowana na jakiś atak personalny naszych rywali politycznych. Ona była prowadzona bardzo merytorycznie i to nas na pewno pozytywnie wyróżniało w całości kampanii wyborczej. Jestem przekonany, że Mariusz Kapłan będzie najlepszym senatorem. Wybór jego ma znaczenie. Ma znaczenie dla Podkarpacia. I już na koniec tej kampanii wyborczej najlepiej smakuje kawa. Mariusz, życzę Ci sukcesu, wszystkiego najlepszego. To jest wszystko dla dobra Niemca i Podkarpacia. Wszystkiego najlepszego. Bardzo Bujak, Burmistrz Rowczyc. Szanowni Państwo, ja jako samorządowiec Rowczyc, ale jako były głosem, a więc pewne doświadczenie parlamentarne, uważam, że Mariusz Kawa jest najbardziej wiarygodnym i skutecznym samorządowcem i najlepiej przygotowanym kandydatem do Senatu. Poza tym wszyscy dziś po tych kilkudziesięciu dniach kampanii wiemy, że jest też bardzo bezpośrednim, bardzo ciepłym człowiekiem. Jego zauważanie problemów ludzi, naszych rodzin, z naszego regionu, ich problemów zdrowotnych, kwestia wychowywania, opieki, kształcenia, edukacji dzieci, młodzieży, tak niezwykle ważna, miejsc pracy, nas wszystkich właśnie razem pogromadza z Mariuszem Kawą. Damy mu swoje poparcie. Ja też będę na niego głosował i uważam, że to jest dobry wybór dla naszej małej ojczyzny, jakim jest nasz region, nasze Podkarpacie, nasze gminy. Sądzę, że możemy wspólnie, razem rozwiązywać te problemy bardzo istotne i bardzo ważne naszego regionu. Nie gubiąc przy tym tej swojskości związanej z zrozumieniem potrzeb normalnych rodzin, zwykłych rodzin, z którymi Mariusz miał przez lata okazję się spotykać i znać ich problemy. Mariusz, wierzę, że będziesz parlamentarzystą. My, Rowczycanki, będziemy na Ciebie głosowali i sądzę, że będziesz z nami nie tylko w tej kampanii, ale i później przez te najbliższe 2 lata. Życzę Ci powodzenia. Pan premier Piechociński, proszę bardzo. Proszę Państwa, są ludzie, którzy łączą i są ludzie, którzy dzielą. Dzisiaj czas łączyć wspólne polskie wysiłki, także tutaj na Podkarpaciu i cieszę się jako lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, że ponad partyjnymi podziałami, z różnymi środowiskami udało się przekazać inny sposób nie tylko robienia kampanii, ale myślenia o wspólnocie, jej budowania, a nie osłabiania. Stąd Mariusz Kawa jest człowiekiem doświadczonym, przedsiębiorczym, stąd o wielkich kwalifikacjach i umiejętnościach, sprawdzonym w praktyce. I Podkarpacie zasługuje właśnie na takiego senatora. Senatora, który rozumie nowoczesny globalny przemysł, który wie, o czym się mówi, kiedy jesteśmy w Sędziszowie Małopolskim w fabryce turbin do Airbusa. Takiego, który wie, co to jest Dolina Lotnicza i rozumie, jak ważnym elementem tożsamości tego regionu, Centralnego Okręgu Przemysłowego, jest Mielec z jego wielkimi osiągnięciami, tymi z historii, z symbolice Łosia, za który serdecznie jeszcze raz dziękuję, i tymi, gdy mówimy o najnowszej generacji, świetnym Blockhausen. Ta ziemia zasługuje także na senatora, który rozumie, że najistotniejsze to jest nie tylko opowiadać i składać deklaracje. Najważniejsze to potwierdzać każdym dniem, że warto z ludźmi dla ludzi i poprzez ludzi
utworząc tą dobrą wspólnotę, akcentować to, co jest najważniejsze. Bo polityka tylko wtedy jest dobra, kiedy służy ludziom. Dlatego Mariusz, w sposób szczególny dziękuję Ci za to, że nie irytowałeś się w tej kampanii, za te 200 spotkań, za to, że potrafiłeś być sobą w bardzo często trudnych chwilach, a my doświadczeni parlamentarzyści wiemy, jakie to jest wyjątkowo trudne i złożone. Ale w sposób szczególny chcę podziękować mieszkańcom Podkarpacia. Miałem wspaniałą okazję, towarzysząc Mariuszowi, nie tylko w tej kampanii, ale w takich gospodarskich spotkaniach z miejscową przedsiębiorczością, zobaczyć ludzi, którzy rozumieją wymogi nowoczesnej gospodarki. Rolników, społeczników, którzy rozumieją, że wspólnota daje dodatkową siłę, że ta wiara, nadzieja, szacunek do siebie przynosi to, co najważniejsze. Umiejętność bycia ze sobą i obok siebie, a nigdy przeciwko sobie. I to, co z Warszawy widać w kampanii w 55. okręgu wyborczym, w tych uzupełniających wyborach, to jest determinacja do tego, aby zbudować wspólnotę, aby pokazać dobrą reprezentację tej ziemi, kontynuować to, co dobre, i umacniać to, co jest wspólnym owocem dokonania mieszkańców Podkarpacia. Kłaniam się więc nisko i mówię, na tych wyborach nic się nie zaczyna, nic się nie kończy. Ale te wybory potwierdzają, że warto pracować dla tej ziemi. Jestem o tym przekonany. Szanowni Państwo, w tą niedzielę postawcie na sprawdzonego, konkretnego, rzeczywistego, dobrego kandydata, który ma swoją wizję, swoje doświadczenie i wie, że będzie tam w Warszawie nie tylko Was reprezentował, ale ma za zadanie przyspieszać rozwój tego regionu, otwierać nowe szanse i pilnować polityków centralnych, aby w swoich sporach, waśniach, kłótniach nie zapomnieli o tym, że kraj za Wielką Warszawą, poza wiejską, tam gmachem parlamentu, ma swoje osiągnięcia, ma nie tylko swoje potrzeby, ale ma także swoje przesłanie. Razem możemy więcej. I tu w sposób szczególny za to, że potwierdziłeś w tej kampanii, bardzo racjonalnej, bardzo stonowanej, bardzo merytorycznej, to wielkie przesłanie budowania wspólnoty, nie dla wygrywania dla siebie, ale wygrywania dla regionu. Chcę Ci bardzo serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, inni mają dobrych kandydatów. My, i mówię to z przekonaniem, mamy najlepszego. To jest młody, dynamiczny, wykształcony, kompetentny i odpowiedzialny Mariusz Karp. Panu premierowi Częstochowy mówił o tym, jakiego rodzaju wpływ
mogą mieć strefy, czy dzielenie stref na kolejne podstrefy i zmiana parametrów wejścia do tych stref, bo to jest swoista ścieżka, jedna z wielu, ale myślę bardzo istotna dla naszego terenu ścieżka do tego, by te inwestycje w tym regionie lądowały, w związku z tym kreowały miejsca pracy, dobrobyt ludności i zatrzymywały ludzi młodych, a jak zatrzymają młodych, będą dzieci, to i będzie lepiej w szkołach i prawda, cały system podatkowy będzie lepiej funkcjonował. Więc myślę, że to jest taka myśl przewodnia, jak pan redaktor pyta, i podstawowy problem, który pojawił się na spotkaniu. Proszę bardzo, są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo.